Witamy wszystkich w czwartek, 6 czerwca 2024 roku. Jeję w Brunowie, słuchajcie. Taki rekonesans dzisiaj. W zasadzie ja w tej chwili powinien być w robocie, ale nie chciało się mi, więc żech nie poszedł. No taką robotę, że mi się, jak mi się nie chce, no to nie idę, nie? Oczywiście widz i to śmieszny jak pierun, no. Normalnie tak śmieszny, że idzie loć po nogach i w ogóle, ale to co się wydarzyło tutaj u nas w ostatnich dniach, uwierzcie mi, wcale śmieszne nie było. Czemu nie było śmieszne? Zaraz wam pokażę rzekę Iłownicę w Brunowie, jak mało zabrakło do tragedii. Słuchajcie, to jest rzeka Iłownica. I widać ten przybór wody, jaki był ostatnio. Widać jeszcze, wiele tej wody było. Słuchajcie, w ciągu 3-4 godzin to co widzicie teraz, to jest normalny stan tej rzeki. W ciągu 3-4 godzin woda była tak wysoko, tak jak widzicie, ta przygładza notrowa. I tam brakło zaledwie, ja wiem, metr tam z tej strony, żeby to wszystko się wylało i poszłoby na te chałupy. Także słuchajcie, no naprawdę nie było wesoło. W Bielsku Białej tam było fest pozalewane, ale wiecie, to jest miasto, dużo betonu, dużo asfaltów, to już się samo o to prosiło. Poza tym nie czyszczono kanalizacja i też swoje zrobiło. Widać rozmiary tego, co tutaj się naprawdę działo. Ja się przejadę wzdłuż tej rzeki, jak tutaj było blisko tragedii. Wszyscy pamiętamy tutaj sytuacja z maja 2010 roku, kiedy to rzeczywiście tutaj nie wylało na szczęście, ale wylało się w innych miejscach. No zobaczcie, tutaj jest raptem jakieś pół metra od przelocie się przez wał. Także wyglądało to naprawdę niebezpiecznie. I to zobaczcie, że to jest 3-4 godziny i to koryto tak mocno się wypełniło. To są wody górskie. To jest rzeka, która zbiera właśnie te wody górskie. I to tu się zaczęło wszystko kumulować. Przejadymy jeszcze w rejon Czechowic-Dziedzic. Mam nadzieję, że prędko taki coś, że w ogóle już taki coś się nie wydarzy. No bo to naprawdę było niebezpieczne. Tu już widzimy kolejne tereny, ligoty już. Zobaczcie, jak blisko było w przelocie się przez te wały. Tutaj są domy już, chałupy. Oni pewnie narzekali, żeby to nie przelało się, no. Udało się. Tu mamy taką ławę. Teraz pytanie, ława została. Ale wygląda na to, że jest w niezłym stanie, aczkolwiek no ta woda już tak ledwo przechodziła pod nią.
wydaje się być, że to nie ma naruszona konstrukcja. No powiem wam, że tak ledwo pod tą ławą przechodziło. Tu my są na granicy Ligoty i Zabrzega. Zobaczcie, woda sięgała tu, tego terenu. I tu pilowali na ten most, bo tu już praktycznie ta woda pod tym mostem się nie mieściła. A tam kąszczek dali, do Iłownicy wlewa się rzeka Jasienica. I to dali rzeka Iłownica, tym razem już na granicy Zabrzega, tam jest Zabrzeg, tam już jest Ligota. Są my na takiej ławie, okay, przechodzą tutaj trasy rowerowe. I słuchajcie, tutaj widać, jaką głupotą jest rdestowiec, a konkretnie jego wycinanie. I ktoś się zdziwi, no rdestowiec trzeba wycinać, no oczywiście, że ja. Tylko, że jak się ten rdestowiec wycinął, to co wycięte, to się też powinno zabierać ze sobą. I słuchajcie, tam dali wycinali ten rdestowiec, ale to co chcieli, zostało przy rzece. I widzicie, tutaj dali to zostało. Ja mam nadzieję, że ktoś to uprzątnie tutaj, bo przyjdzie następna woda i to wszystko weźmie. Kaj się to oprę? Na moście. Na roztomajtych ławach, mostach. I co będzie? I będzie po moście. Bo zerwie most po prostu. A więc wyciągajmy wnioski z takich sytuacji. Zwłaszcza Wody Polskie, bo one są administratorem tej rzeki. Musiałeś się genau cofnąć. Ale zobaczcie. Wycina się ten rdestowiec, tutaj nie wycięli jeszcze, tutaj to zaś urosło. I sami widzicie, do czego to doprowadza. To jest głupota nad głupotami, zostawianie tego przy rzece. To powinni albo spolić, albo kaj na jaki gnój dać do tego, do kompostu, nie? Chociaż ja bym wie, czy to się będzie dało. Ale tego nie powinno być przy korycie rzeki. Tyle w temacie. Tu genau widać, ktoś tu ma taką działkę i wszystko miał i nadal jeszcze ma zalotę. Tu znowu rzeka Iłownica, tutaj no tutaj już tak fest nie było, z tego co widzę. Tam jest widoczna jeszcze ta kolinia. Tu jeszcze tak 3-4 metry brakło. Tym, że woda wlała się tu. To wszystko tu było zalote. Te pola. Także zboża, ziemniaków, kukurydzy. A raczej chyba nie być. Chociaż woda nie stoła dość długo. No, 2 dni może stoła. Także jeszcze nie wiadomo, ale no, pełno syfu na polu i innych dziadów. Oj, zobaczcie, tutaj woda jednak podchodziła. Podchodziła woda. Tam jeszcze stoi. I tu pewnie się lało, tu jest niżej. Tam jest skępki. A więc musiało tu już być nieciekawie. Są worki z pioskiem. Także tu już to przeciekało. Teraz nie pieruj. Tu widzicie, genau są poukładane miechy. A teraz by to zdało się wziąć, nie? Umacniali, żeby to tu się nie przelało dali, nie? Zaś mamy miechy poskładane.
bo tam by poszło na te chałupy, czyli nie widzicie, ale zobaczcie, tu już musiała być woda. W 2010 roku to tu wszystko było zalute. A tam by to wszystko poszło i tam w 2010 roku było prawie 3 metry wody w chałupach. Tutaj tej kukurydzy chyba już nic nie będzie. Chociaż może i obstoi, ale jak była we wodzie, dopiero mówię. Zarostki zaś oboczymy Miłownica. Ja to tu musiało być już wszystko ginął w zalotę. No widzicie, ile tam tych pozostałości po wycinaniu rdestowca zostało. Zobaczcie, jak te debile do czego doprowadziły. Zrobi się zator z tego i będzie zaś katastrofa. To już rzeka Wapienica. Słuchajcie, podali dwa dni temu, jak były te alarmy powodziowe, podali, że ona miała najwyższy stan od sierpnia 1972 roku. Moim zdaniem to są pierdoły, bo w 2010 roku ta rzeka wylała tutaj we współpracy z Wiłownicą. Teraz na szczęście nie wylała, więc skąd oni takie porównania wzięli, nie mam pojęcia. Chociaż jak widzicie, no wcale tak fajniście nie było, no bo też tu było dość wysoko, nie? Ale takie wice osprawiają, że głowa boli. Tutaj zaś jakieś chmurska się gromadzą. No coś tam od Czechów ponoć idzie, ale na razie ma być spoko. I znalazłem Kesza, słuchajcie, przypadkiem. Się je wiedział, że łuny tutaj są, więc przejada się wzdłuż tej rzeki i spróbuję ich znojść. No i tu se była taka ława i ławy se już nie ma. Zobaczcie, co tu wina woda porobiła. Tu kiedyś się coś świeci. Tak, no to ja je w zabrzegu. Słuchajcie, burze się mi tu rozwijają w okolicy. I to jest niestety ciulato sprawa, bo muszę jechać do chałupy. A niestety tam jest mrok. Nie dobrze. Tak, o króciutko rajzeczka dobiegł końca. Słuchajcie, zamroczyło się. Ja uciekam do domu, żeby mnie burza nie dopadła. Słuchajcie, no nie widać, żeby grzmiało i błyskało, ale ja spadam do domu. Bo tu od Czech idzie jakoś i haja. Dobra, czymcie się i do zaś.